No siemano, jedziesz do nowego domu, koleżanko. Ryczałaś przed chwilą, myślałaś, że będziesz zeżarta, nie? Basia, aż się bałem, że te jaja mi wybuchną. Zobacz, widzieliście faflota? Zobacz, Malwinkę, no jak jej się to podoba. Świgo tymi kwiatkami na lewo i prawo. Widzieliście kiedyś takiego koziołka? No patrzcie, no go. On ma jednego roga białego, a drugiego czarnego. No chodźmy, szkamuszka, chodź. Chodźcie, fafloty dwa. Słuchajcie, tu by wypadało, drodzy państwo. No chodźcie, chodźcie, nie bój się. Boisz się miotły? Ej, drodzy państwo, tu by wypadało chyba na dobry początek troszeczkę zamieść. A ja bym was poprosił o lajeczki i o subskrypcję. Jeżeli nie subskrybujecie, no byłoby mi bardzo miło, jakbyście nie oglądali tego na gapę, tylko tak, jak to się należy. Mieszka szczeka, słuchajcie, bo ja wczoraj powiesiłem, jakby to powiedzieć, zamontowałem taki latawiec, kupiłem go na targu, to znaczy ja nie kupiłem, dostałem go w prezencie, zaraz tam do niego pójdziemy, ale kupiłem go bez takiego masztu, bo jest taki maszt rozkładany, ale ja mam bez tego bata i żem poszedł taką witkę długą, żem ściął, nie? I na tej witce frubo na razie jest ok, chociaż niekiedy się zaplączę sam, ale później się odplączę. Chociaż dwa razy musiałem już mu pomagać, ale słuchajcie, nie jest źle. Przyda mi się taka rzecz, bo tu kruki zaczęły latać, wiecie? I ja się obawiam, że te kruki zaczną atakować pisklęta. Także fafloty póki co nie ogarnęły, że to jest latawiec. No bo skąd one mają wiedzieć, że coś takiego jak latawiec w ogóle istnieje? One myślą, że to jakieś żywe stworzenie tam lota, odblaskowe, pomarańczowe. Ja pierniczę, wiecie co? Ale widzę, że świnki mają się dobrze, chociaż one są, wiadomo, jeszcze trochę płochliwe, ale coraz żywiej, coraz żwawiej wychodzą do jedzenia. Wczoraj pod wieczór poszedłem tam do nich, zacząłem tak do nich trochę chrumkać, tak wiecie. Świnie zacząłem udawać. One tak głowami kręciły. Co on gada tej? Ja chyba coś po świńsku musiałem powiedzieć. I one coś zrozumiały i były w szoku, ale zaczęły podchodzić do mnie. Tam im sypłem trochę pyrki, trochę jakichś gotowanych warzyw, chlebka trochę, no i wyjadały. Ale wiecie, jeden taki szybszy ruch człowieka i zaraz w świński galop to zwierzę weszło w tryb ucieczka i cyk, już do tego starego gęśnika. One tam sobie śpią, wiecie, i bardzo dobrze, że tak to wszystko wyszło. Gęsi zostawimy kilka, kaczek też kilka, a reszta jedzie alivederci do adopcji, do ziomeczka. I tak będzie najlepiej, bo jeden syf tu od tych kaczek, od tych gęsi był w tym gęśniku. Po prostu masakra, a świnia się nie załatwi tam, gdzie śpi. Świnia, wbrew pozorom, jest to czyste zwierzę. Mimo tego, że ryje tym świńskim ryjem w błocie i nie w błocie. Dobra, moi drodzy, organizuje się tutaj powoli zlot. Wojtuś już jest cały w gotowości. Myszka też krąży. Kurde, gorąco, z rana nic się nie chce. Zobacz, jaki ten piesek jest rozleniwiony. On by najchętniej gdzieś się śwignął do cienia. A gdzie jest? Faflut! Ta kura w ogóle cwaniara gdzieś śpi na zewnątrz, żeby cię lis nie porwał albo kruk, nie? Czekaj no, chłopczyku. Skaczesz jak zajączek. Słuchajcie, dzisiaj mamy takie gotowane ziemniaczki, odrobina surówki z kiszonego ogórka chyba, z marchewki. Ktoś tam zaś coś wymyślił na tej stołówce ciekawego. No i chyba taki sosik koperkowy. Z racji na to, że jest to trochę płynne, to nie będę dzisiaj robił tutaj manewrów tą naszą chochelką niebieską, ale słuchajcie, widzę, że bardzo dużo wyleciało takich pulpetów. Czekajcie, no aż normalnie wezmę to do ręki i wam pokażę. Ciekawe, czy pieski będą miały apetyt w takiej temperaturze. Czekaj, bo ten już jakiś ugryziony, ale tak w całości wam pokażę. Patrzcie, takie pulpety w sosie koperkowym, pire ziemniaczane. No wydaje mi się, że nikt by nie pogardził takim jedzonkiem. Myszka, weź no tutaj, powąchaj, czy tobie to przypasuje. Ty jesteś po śniadanku, nie? Suche chrupki dostałaś dla pieska i zobacz, gardzę nawet takimi pulpetami. To są warioty. Dobra, nic nie szkodzi. Indory to przerobią.
tempie błyskawicznym. Dobra, tutaj jeszcze jakieś pomidory, ogórki. Patrzcie, co tu jest. Cudawianki, pomidor, ogórek, koperek. Ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, za chwilę im to oproszę jeszcze wczorajszymi pozostałościami po tych skorupkach. Tutaj jeszcze trochę zostało takich skorupek od jajek. Masz, Jaruś, tam te wiadra wylizuj. Trochę tego pudru, nie? Tego wapna. Na regenerację po prostu, żeby mogły te kury i miały z czego wyprodukować nowe, świeże jajeczka. Okej. Dobra. Następnie pociachamy tym kurakom i tym innym stworom pierzastym i dziobatym. Drodzy Państwo, trochę tego krwawnika. Tu jest większość krwawnika, a reszta się przypałętała przy okazji jakiegoś trawska. Ja to wczoraj zrywałem pod wieczór i to do wody wsadziłem na noc. Lekko to, można by powiedzieć, zwiędło, ale to przecież nic nie szkodzi. Dobra, tu im pociachamy dla ozdoby, no a przede wszystkim dla zdrowia, bo krwawnik wpływa elegancko na zdrowie. To człowiek powinien, kurde, z tego jakieś napary sobie robić, wywary, maści, okłady, nie wiadomo co. To jest samo zdrowie, drodzy Państwo. Nawet herbatkę by chyba można z tego było wypić, tylko trzeba by było to najpierw ususzyć. Może lepiej z tych kwiatów, z tego krwawnika, a nie z liści. Słuchajcie, moi drodzy, ja w ogóle dzisiaj pomyliłem kolejność, bo powinienem na początku tym małym naszym karzełkom łapciatym zrobić w tym mniejszym korytku. Ale dobra, najwyżej zaraz pójdziemy gdzieś na błek tam, na beczce se zrobimy stolik i też im zaproponujemy. Dobra, i teraz co następuje? Bo widzę, że ta Justysia niegrzeczna tu skacze po tych beczkach. Wywraca wszystko, wywalo. Siemano, Malwina, do Was też przyjdziemy. Zielonki przyniesiemy, wczoraj dostałyście smaczków, nie? Gotowanych buraków. Cudawianki tam były, co? Dobra, nurkuję do tej beczki. Słuchajcie, będę jechał jakoś na dniach. Po dwa worki zboża, dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do zrzutki. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć i dostać taką tabliczkę patrona, zaraz Wam pokażę jaką, no to w każdym vlogu, w opisie, pod każdym vlogiem jest kilka możliwości wsparcia nas. Także czytajcie, a możecie zgarnąć takie oto tabliczki. Każda wpłata to dodatkowa tabliczka, słuchajcie. I tutaj myszka też leży pod tabliczkami. Cały płot jest tabliczka, słuchajcie. No niektórzy tak wyblakli, że średnio co ich widać. Ja to wszystko muszę, słuchajcie, za jakiś czas poprawiać. Mimo tego, że ja to lakieruję, to kurde słońce i różna tam pogoda jakoś wpływa na to tak, że niekiedy znikają te markery, no ale walczę z tym. Dobra, słuchajcie, byłem zakręcić po tą surówkę. Patrzcie, takie wspaniałości. Nie wiem, czy to widać, bo trochę tutaj wody się leje, tego soczku. A szkoda, nie, żeby to zmarnować. Ej, czekaj, bo co ja, żebym się teraz zamotał? Muszę korytko wyciągnąć jeszcze od tych karzełków łapciatych. Dobra, słuchajcie, szybka akcja. Walniemy tej surówy tutaj. Oproszymy ziarenkami smaku. Jakieś tutaj jeszcze ziemniaczki gotowane wyskakują, ale żem kurde nabałaganił. Słuchajcie, no muszę jednak sobie jakieś stanowisko tutaj przyszykować. Taki stół stary tam mam, to muszę ten stół tutaj przyprowadzić. Zobaczcie, co ja żem najlepszego narobił. Kuraki, myślę, że to wszystko tutaj wysprzątają. Czekajcie, odłożę to tutaj. Daję tutaj nura. To i muszę wszystko tutaj oproszyć, udekorować. Moi drodzy, i wchodzimy do tych karzełków łapciatych. Kurde, jest tego towaru. Waży, powiem Wam, to korytko. One na pewno tego dzisiaj wszystkiego nie zjedzą. Okej. Dobra, let's go. Po kolei. Nie szarżować, nie szaleć. I do korytka. Ja w międzyczasie cofnąłem się jeszcze po tą zielonkę. To będę je tutaj z góry przyozdabiał. Gąski są za zielonką mocno, wiecie. A i kura też ze smakiem. Po dziobie przecież, nie? Codziennie muszą dostać. Jest sezon zielony, to trzeba się poświęcić i codziennie iść im trawy nahakać lub różnych jakichś tam ziół wszelakich. Dobra, widzę, że co po niektórzy jeszcze te wczorajsze pozostałości tutaj atakują. No i bardzo dobrze, słuchajcie, trzeba posprzątać, a nie na świeży towar się śligać. To wczorajsze trzeba dokończyć po prostu. Fajnie to się wszystko prezentuje. Trzy gąski zostały. Jedna pojechała do znajomego. Nakręcony był, żeby mieć dziką gęgawę. No to niech mo. Dobra, ładnie tutaj szarżować. Słuchajcie, ja w ogóle wpuściłem wczoraj nową młodzież tutaj. I oni są tutaj, tylko że oni boją się wyjść tymi drzwiczkami jeszcze, wiecie?
tamtymi. Tu jest jedna taka kurka, co ma taką koślawą nogę i bardzo było mi ciężko, żeby jej skrócić ten żywot. Tu jest ten biedak, tą nogę jedną ma taką, no patrzcie jak ona lota na przykład, ta kura, nie? Widzicie? No krzywo ma bardzo tą nogę, ale ona je, pije wszystko. Mi jest naprawdę żal, żeby ją zabić. Słuchajcie, póki ona sobie radzi, to ja ją zostawię, bo mi się wydaje, że ona chce żyć, wiecie? Kurczę, no jak będzie starsza i będę widział, że ona cierpi, no to najwyżej te cierpienia jej skrócimy. Ale póki co niech ona sobie żyje, niech trochę chociaż tego życia doświadczy. Ja w ogóle spróbuję jej zrobić jakąś taką, nie że protezę czy coś, tylko taką szynkę. Nie szynkę do jedzenia pieski, tylko szynkę na nóżkę, żeby ta nóżka się wyprostowała. Czemu jesteś rozfaflotowany zaś, psie? Piesku, zobacz jaką się świgo. Słuchajcie, tutaj mam takiego kija jeszcze dłuższego, chyba półtora raza jak tamten, co lata na nim ten latawiec. Także będę chyba robił podmiankę. Tutaj są te deski, które wczoraj przywiozłem, będę dzisiaj. Tutaj ten płot podwyższał o jedną deskę. Miałem to robić wczoraj, no ale coś nie wypaliło. Dobra, moi drodzy, ja na biegu wstecznym cofam się do tych wrót kurnika mego. A bardziej bym powiedział, że kurzego niż mego. No i wypuszczamy te stwory pierzaste, pięciopalczaste. Czy oni nie mają tych palców? Chyba pięć ma kura, nie? Czy cztery? Ja już sam nie wiem. Dobra, no powoli, a nie wszyscy naraz, kurde. No każdy chce być pierwszy, no. Dobra, Józek, Gąska Gosia, pani Dostojewska i pan Dostojewski. Okej, okay. On zawsze musi zatrąbić. Ta ruda indyczka. Dobra, idziemy ich tam podglądać. Zobacz, tu już jakieś walki się toczą. Dominują się te stwory. Jak czas pozwoli, to ja bym chciał dzisiaj ten poliwęglan położyć. Widzicie, od wczoraj on jest tu przygotowany. Także kurczę, no może się przełamie. No i wypadałoby go chyba po prostu w końcu położyć, a nie, że zaś będzie padać i zaś będzie gospodarzowi wstyd, że u karzełków łapciatych takie błoto jest jak ostatnio. Słuchajcie, to towarzystwo się naje, napije i ja ich wypuszczam tutaj, gdzie ta Marysia z trzema nogami się porusza. No i reszta tej kozi bandy. No Gąska Gosia, pokazuj swoje możliwości wyżerkowe. Ja zawsze lubiłem cię podglądać. I to jest w ogóle Gąska Gosia? Czekaj no. Nie, nie no, tu jest Gąska Gosia pomiędzy kurami. Łeż, kurde. Kamerę wyczasła ta kura. Odejdź, kurde, na chwilę. Natala, no weź się przesuń. Zobacz, jak Gąska Gosia siorbie ten sosik. Aż jej kapie z tego dzioba normalnie. Zobacz, jak ona tam buszuje, szarżuje. No, myśli, że znajdzie nie wiadomo co. Ale tu pachnie, słuchajcie, tym koperkiem, tym sosem koperkowym. Ja cię sunę. Ja naprawdę się powtarzam, ale jak ja bym wiedział, że to nie jest pobeblane przez innych ludzi, nie? To ja bym normalnie obiadów nie musiał gotować. Ja bym... Może nie, że z tymi kurami bym tu wyżerał z tego koryta, ale ze swojego ludzkiego koryta, nie? Bym sobie do swojego ludzkiego koryta nałożył i bym wyżerał. Dwa józki, jeden przez drugiego się przedrzeźnia. Bracia, bliźniacy jednojajowi. Idź, no kurde. Ruda indyczka, no. Ty żeś coś kiepsko na tych jajach siedziała. I powiem wam, że te jaja w większości przypadków zgniły po prostu, zepsuły się, tak, chlupały. Basia, aż się bałem, że te jaja mi wybuchną. Zobacz, widzieliście faflota? Dobrze, że on na razie tylko tak straszy te ptaki, a nie gryzie. Bo jak zaczniesz je gryźć, to będziesz ogolony i w kaczym pierzu, w smole obtoczony i w kaczym pierzu jeszcze na dodatek. I na wioskę będziesz wypuszczony w takim stanie. Ty lumpie kudłaty! Dobra, rogacze, dla zainteresowanych, proszę bardzo, suche sianko, pachnące. Jeszcze jedną porcję zapodamy. Dobra. Tutaj teraz na tą stronę paśnika, słuchajcie, a dla tych, którzy wolą świeże, bo tutaj jest różnie w tym stadzie, słuchajcie, no to tutaj już na tym dachu mam te świeżynki. Codziennie idę im nahakać, póki jeszcze, kurczę, nie jest ten pasuch tam zrobiony. Będę musiał się na dniach za to wziąć. Czekaj, no Jaruś, bo ja bukiecik zrobiłem. Patrzcie, jaki bukiecik. Ja to zrobiłem dla tej Malwinki, bo ona jest taka kochana. Chodź no dziewczyno tu. Malwinka, to dla ciebie. No zobacz. Ani nie powąchałaś, tylko od razu pożerasz. Matylda też chce? Pachną te kwiatki na pewno. To jest chyba jakaś taka stokrotka, nie? Dzika stokrotka.
Fajnie to pachnie. No kurde. Aż do domu by się takie coś z chęcią wstawiło do wazonu. W kuchni, na stół. Żeby pachniało, nie? Dobra, fajnie, dziewczyny, wyżerajcie. Idziemy jeszcze zaraz pokazać tamte stado rogaczy gnu. Tych bawołów, czy jak to nazwać? Tu są i bawoły, i antylopy. Jaruś to jest taki bawół błotny. Masz, Jarusiu, też tych stokrotek. Szabiu tam masz, krwawnika, zwykłej trawy. Co kto woli, to niech wybiera, nie? Zobacz, Malwinkę, no jak jej się to podoba. Świgo tymi kwiatkami na lewo i prawo. Matylda też, słuchajcie, no chwilę pokażemy tych rogaczy. O, Jarusiowi nawet kwiatki zasmakowały. Mieszka, ty nie jesteś zazdrosna? Tą zielonkę? Prędzej faflot byłby zazdrosny, ale on teraz tam pije, widzisz? No, nalotał się, nafaflotał się i spragniony cały jest. Pokażemy te dupki nasze rogate. No i pójdziemy, słuchajcie, rozpocząć misję świnie. A ta misja świnie będzie polegać na tym, że będę chciał ich jakoś przekabacić, żeby wyszły do jedzenia. Siema, Daśku mały, ty masz te różki fajne. Jeden biały róg, drugi czarny. Widzieliście kiedyś takiego koziołka? No patrzcie, no go. On ma jednego roga białego, a drugiego czarnego. Adaśku, ciepło dzisiaj, dobrze, że ty jesteś biały, bo by ci było jeszcze goręcej, wiesz? Zobacz, no ta już go tam za uszko szczypie, myszka, ale myszka jest grzeczny piesek. Prędzej ten faflo to on by tu narobił, nie? Ale zaraz go te koźlaki będą przeganiać i go ustawiają po kątach i bardzo dobrze, jestem za tym. No a ta nasza biała sarenka wyjada. To jest taka biała łania, ona wygląda jak taka, no naprawdę łania. Żona jelenia. One są takie fajne. A ty jesteś czarna, jesteś cała gorąca. Zrobić wam później taki płaszcz wodny. Mam taki program w wężu ogrodowym, to znaczy w pistolecie. Mogę wam zrobić taką mgiełkę. Bo to jest dopiero godzina chyba 9. Już jest tak gorąco, że ludzie kochani, trzymajcie mnie. Patrz, pieski aż co chwilę piją, zagrzane całe. Patrzcie, ten dąb, co go kozy obżarły, mimo takiej konstrukcji zabezpieczającej, on już ducha wyzionął. Będę tutaj coś innego sadził, a słuchajcie, no taki jest latawiec, nie? W kształcie ptaka, w zależności jak wieje, to on tak loto, nie? Fafloto na lewo i prawo, tak samo jak ten faflot nasz. Bo tutaj coś ostatnio to nasze podwórko kruki sobie upodobały i one sobie tutaj na tym płocie w rządku siedziały i patrzyły, czy tu jakieś kąski są. Jakby tu jakieś młode pisklęta, podrostki takie chodziły, to zaraz by były porwane. Ja bym się wcale nie zdziwił, jak kruk by takiego czegoś dokonał. Mały Adasiu, idziemy wypuścić gęsi na ten kozi podwórek. No tu na zachętę i dalej wyłazić. Tylko dwie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Dobra. A reszta chyba tam gdzieś, kurde, łazi na tym drugim podwórku. Dali. Let's go tam do tego koziego świata, no. A nie tu tylko. No zakręcej. Indoor teraz wylos wam naprzeciwko i żeście się, speszyły. Dali wyłazić, bo ja już nie mogę wytrzymać tu z wami. Patrz, kogut utknął w płocie, a drugi go po dupie dziobie. Ej, Józek, coś ty wpędził tego Kazia w takie tarapaty. No zobacz gościa. Ej, no czyś ty jest niepoważny? Przeliczyłeś się, koleżko, trochę przytyłeś chyba i no, już nie przejdziesz tędy. Zobacz gościa. No co mu ci teraz robić? Z powrotem pędź. Pa, ten go goni tu jeden drugiego. Józek, uspokój się. Zenek, masz chrapkę na zielonkę? Coś tam wybierzesz dla siebie, nie? Czy Jaruś cię przegania? Zaraz im pogadam, to cię tam dopuści, no. Jaruś, podziel się, sam tu nie jesteś. Zobacz, ile tu jest chętnych na tą zieleninę. Dobra, Grażynka, weź no, zejdź no tutaj z widoku, bo ja chciałem pokazać, jak gąski piją. Daj no te różki i idź no, przejdź no kawałek dalej. Zobacz, jak one piją. Gąska Gosia ze swoją córeczką w towarzystwie kaczora Zenka. Druga córunia jej przyszła. Kaczor Daffy, uważaj, bo szlak cię trafi. Dobra, płaskodziobe towarzystwo, słuchajcie, ja lecę do świniaków. Idę zorganizować wyżerkę i zobaczymy, czy da rada je przekabacić, żeby one podeszły do tego człeka. Let's go! Kurde, Malwinka, albo czekaj, bo ja zapomniałem, słuchajcie, jedzie Jakub do nas, bo on chciał jedną świnkę odkupić. Także lecimy łapać, jedną szarą chciał. No siemano, jedziesz do nowego domu, koleżanko, ryczałaś przed chwilą, myślałaś, że będziesz zeżarta, nie? Że rzeźnik przyjechał, czy co? Nie, broń Boże, nie będziemy jedli. No po, teraz jaka grzeczna. Świnka morska normalnie chyba tej. Ona już się uspokoiła, bo wie, że jedzie do dobrego człowieka, nie? Będziesz miała dobrze u nas. Żarełka, poraciczki. I ty będziesz miała na imię... Pigi. Pigi.
Piggy the pig. Nie? Bądź tam grzeczna, masz stado, tylko żeby cię Amstaff nie zjadł. Nie, na razie to będziesz poza zasięgiem. A potem już będziesz na tyle duża, że sama się obronisz. Słuchajcie, uciekła nam przed chwilą ta świnia i żeśmy musieli ją gonić. Zagnaliśmy ją w kozi róg, chociaż ci woda leci z nosa. Dobrze, że nie pijana, bo byśmy uznali, że jesteś wścieknięta. Ty jesteś świnia rodeo, widzę. No, facet nam pomaga łapać ją, nie? No, dobrze, że była asysta psa. Bo... No, bo to jest takie żywe, kurde, małe, a silne. Ej, ale zobacz, tak jest spokojna, spokojna, no. Spokojna i nagle jak odstrzeli, tak by jej ktoś... prądem mnie odsypnął. Co ty jesteś taka? A ryła się ba w błocie tym ryjem, nie? Masz takie błoto. Ja się właśnie zastanawiam, z czego one mają te noski i te ryjki, bo u mnie ryją między kamieniami, w korzeniach, w pokrzywach człowieku i ten ryjek im się nie kaleczy. Jak? Zdałem ten jak merda ogonkiem. Chyba kubka idzie, czy co? Czy dupkę wieczysz? No ja już teraz cię tak trzymam, bo już raz mi zrobiłaś niespodziankę na rękę, koleżanko. Nie wiem, czy to jest dobry początek naszej przyjaźni, że ty mnie obsrywasz. Dobra, nie będę lepiej dotykał, bo ona zaraz wystrzeli. Może ty ten, jesteś naelektryzowany. Drapłaś się pod okiem tu. Ale powiem ci, ja ogólnie jestem naelektryzowany. Co ja nie dotknę, nie? No moją Olę dotknę, walę ją prądem, nie? Ona mnie, prąd, cyk. No. Ale co, no... Bardzo często tak jest. Dużo masz w workach, tych jutowych? Nic, kurwa. No ja od tych worków zawsze. No ja nic. Jak zboże czy coś pakuję... Ja potem... nic nie dotykam takiego. Ja się boję, chłopie, chwycić klamkę od auta czy bramę metalową, żeby przesunąć. Boję się normalnie, że mnie pierdolnie. Ja tak, wiesz, tak dotykam i później dopiero... To teraz sąsiad zrobił pastuch, bo mu dziki właśnie pole znorały. I zrobił pastucha, montowaliśmy razem, przyszedł do mnie i mówi, no chyba wszystko działa, ale trzeba by to było jakoś sprawdzić, nie? Nie wiem, na mnie nie licz. Nie? No, bo patrzył, mówi, no dobra, to imię nauki. Czekaj, jak to dotknął, jak to się zamknęło, to on tylko wyłącz. Ja pierdolę. Ja nie wiem, jakie to ma napięcie. Ale dziki przestały przychodzić. Słyszałem lisa w nocy, jak wpadł w to. Tak? Co, Darsie? Jak, człowieku, on się chyba poplątał w te druty. Ja pierdziele. I to go czepało, nie? Rano tam poszedłem zobaczyć, było zerwane, były dwie linki, ale nic nie znalazłem, nie? Czyli się wydostał jakoś, ale no musiało go po jajach pogłaskać. Także ja się cieszę, bo może przestanie zaglądać w te okolice, nie? Ty knurko, ty! Kurredna. Dobra, Pepa! Piggy! Piggy. Piggy the pig. Jedź tam i... Idziemy, wsadzimy ją do samochodu. Żyj świńskim życiem. Zrobiłem ci specjalnie klatkę na tą okazję transportową, bo nie miałem. Na taki kaliber świnki. Miałem na świnie i na pryszczoczka, ale na świniunkę nie miałem. Może ty jesteś taka świniunka mała. No, tu już nie spadaj teraz, nie? Czekaj, to ci może też to otworzy, co? Ten drucik tylko musisz od... Ja to zrobiłem na szybko, to jest patent sprzed chwili. O. Świnia! No, to już, by już była. Nie bój się, nie jedziesz do rzeźni. No, nikt ci nie będzie krzywdy zrobił. Dobra, Matyldzia, świnka pojechała, to lecimy teraz karmić te nasze prosiaki. Chodź, zobaczysz, czy one będą wyżerać, czy one się będą bać. No, let's go! O, wybiegły. Dobra, słuchajcie, ja szykuję dla nich tutaj na tej ich budzie, można by powiedzieć. Papu, mamy tutaj ziemniaczki gotowane, jakieś szyneczki się przebijają, warzywa, pomidor, sałata, trochę jakby takiej zupki, czy co to jest, jakiś sosik. Słuchajcie, takie całe małe korytko, ich jest 5 sztuk bodajże, było 6, a jedną wziął mój ziomeczek, Kubuś, do którego pojadą te kaczki i gęsi. Także no, zostało 5. Chyba są 2 knurki i 2 świnki. One są, słuchajcie, jeszcze spanikowane, no trzeba im to wybaczyć. Na pewno tutaj będzie teraz jeden wielki pościg. Ja nie chciałbym ich spłoszyć, no ale, no widzicie, one tak będą mnie szerokim łukiem po prostu obiegać. Tutaj im te ziemniaczki ulokuję. Słuchajcie, tutaj one sobie śpią. I tak to wygląda. Muszę, kurczę, też któryś dzień zrobić tutaj chociaż taką onduliną ten daszek, żeby się po prostu te płyty nie rozwarstwiły od deszczu, bo szkoda by było mojej roboty. Słuchajcie, ja wczoraj udawałem prosiaka ogólnie. Aha, woda leci z węża, bo ja chcę im tutaj takie bajorko zrobić, bo te świniaki na pewno lubią takie bajorka, nie? Błotną kąpiel i tak dalej. A co ja chciałem mówić? Że ja wczoraj udawałem, słuchajcie, prosiaka i one trochę zaczęły do mnie podchodzić, także ja spróbuję. Także te dźwięki, które usłyszycie teraz, to ja je wydzielam jak coś.
Udaję maciorę, a wy nic? No kurde, zlitujcie się. Nie wiem, co to oznacza, wiecie, to co ja mówię. Może ja coś wyzywam po świńskiemu. A kurde, no słyszą ten ludzki głos, nawet tego się boją. Zobacz, jak poleciały. Świński galop! Słuchajcie, zrobimy tak, że ja im zrobię tutaj bajoro. Nastawię takie fotopułapki. Odczekam jakiś czas. Ustawię kamery tak przy jedzonku, trochę przy tym bajorku. I jak coś się nagra, jak ja pójdę, bo jak ja pójdę, ona na pewno się zdecydują, żeby tutaj się pokręcić i na pewno coś przekąsić. I ja wam to wszystko zmontuję i umieszczę we vlogu, moi drodzy. Póki co troszeczkę im tu trzeba namoczyć. One na pewno z chęcią się tutaj ochłodzą, bo jest dosyć gorąco dzisiaj. Czekaj, jaki program tu włączyć, żeby to jak najszybciej się zrobiło. Dobra, powiedzmy, że ten. Bałaganu narobiły, kurczę, no nie udało mi się nagrać z trzech kamer, bo zanim one wyszły, słuchajcie, do tego jedzenia, to się dwie kamery rozładowały i tylko z jednej perspektywy udało się nagrać. No będę tu nad nimi pracował, one muszą też się przyzwyczaić do tego dziwnego ludzkiego głosu, do zapachu. Widzieliście sami, jak one nieufnie po prostu podchodziły nawet do tego koryta. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, no. Teraz się kumulują tutaj w tym narożniku. Zaraz będzie jeden wielki na pewno świński popłoch. Dawać. I poszły do domu. Widzieliście wy kiedyś takie stworzenia chrumkające? Faflot, kiedyś je wypuścimy tutaj na podwórek, może bardziej, nie? To ale będziesz kurde lotał z nimi, nie? Ty nietoperzu kudłaty. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Zostawcie łapki w górę. Proszę was wszystkich, którzy nie subskrybujecie, dajcie subskrypcję. Jerusiu, i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Idę tam, chociaż nie widać nas. A ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest lżej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.